Bez sankcji na NS2. Izba Reprezentantów przegłosowała budżet obronny. Izba Reprezentantów przegłosowała budżet obronny. Nie ma nowych sankcji na Nord Stream 2. Izba Reprezentantów przegłosowała we wtorek w nocy czasu lokalnego projekt nowego budżetu obronnego NDA, bez poprawek nakładających nowe sankcje przeciwko Nord Stream 2 i pakietu sankcji przeciwko Rosji. Przyjęcie ustawy przez Senat spodziewane jest jeszcze w tym tygodniu. Uchwalony przez Izbę projekt zakłada wydatki obronne na poziomie 768 miliardów dolarów, o 25 miliardów dolarów więcej niż wnioskowała o to administracja prezydenta Joe Bidena. Budżet zakłada zwiększenie o ponad 30% środków na siłę USA w regionie Indo-Pacyfiku i o prawie 25% nakładów na badania naukowe i rozwój nowych technologii, według portalu Politico projekt jeszcze w tym tygodniu ma zostać przyjęty przez Senat i trafić na biurko prezydenta. Choć pierwotny projekt zawierał uchwalony jednogłośnie przez Izbę poprawki zawierające dodatkowe sankcje na Nord Stream 2, które odbierały prezydentowi prawo do odejścia od restrykcji, ostatecznie zostały one usunięte z projektu w wyniku partyjnych sporów. Finalny projekt był wynikiem kompromisu zawartego w komisjach do spraw sił zbrojnych obydwu izb po tym, jak pierwotny projekt utknął w Senacie w wyniku politycznego impasu. Demokraci kontra -republikanie, jak powiedziało źródło w Kongresie, Republikanie chcieli nowych sankcji przeciwko gazociągowi, podczas gdy demokraci opowiadali się za poprawką. Która oprócz restrykcji na Nord Stream 2, zawierałaby szereg innych dotkliwych sankcji przeciwko Rosji, ale uruchomionych tylko w razie rosyjskiej inwazji. Ponieważ przedstawiciele obu partii nie mogli dojść do porozumienia, ostatecznie żadna z poprawek nie znalazła się w projekcie. Choć politycy obydwu partii wyrazili niezadowolenie, ostatecznie projekt został przegłosowany przy przytłaczającym poparciu, stosunkiem głosów 363,70. Prawda jest taka, że wiele z tych sankcji już zostało przygotowanych przez administrację i są gotowe do uruchomienia w razie agresji Rosji, więc nie było to absolutnie konieczne, powiedział rozmówca PAP, obecny przy pracach nad projektem. Jak dodał, do usunięcia sankcji przeciwko NS-2 przyczyniła się presja ze strony administracji Bidena oraz zapewnienia dla kongresmenów że Niemcy zgodziły się zamrozić projekt gazociągu w razie rosyjskiej agresji. Ukraina i Pacyfik w projekcie NDA znalazła się natomiast poprawka zwiększająca pomoc wojskową dla Ukrainy na poziomie 300 milionów dolarów, z czego 75 milionów ma być przeznaczony na zakup śmiercionośnego uzbrojenia. Budżet zakłada również zwiększenie o ponad 30%. Środków na siłę USA w regionie Indo-Pacyfiku i o prawie 25% Nakładów na badania naukowe i rozwój nowych technologii, co według kongresmenów ma być kluczowe w kontekście rywalizacji z Chinami Projekt zawiera też środki na nowe badanie Pentagonu dotyczące niewyjaśnionych zjawisk powietrznych, czyli zjawisk, które wcześniej nazywano akronimem UFO Opublikowany w czerwcu pierwszy w historii i raport służb wywiadowczych na ten temat nie zawierał jasnych konkluzji. W budżecie znalazły się również fundusze na nową inicjatywę badającą przypadki tak tzw. syndromu hawańskiego oraz na raport dotyczący wojny w Afganistanie. Według portalu Politico projekt jeszcze w tym tygodniu ma zostać przyjęty przez Senat i trafić na biurko prezydenta.